Dzień dobry, witamy w nowym tygodniu. Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na program Tweet w wirtualnej Polsce. Naszym gościem dzisiaj Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, panie przewodniczący, uszanowanie, witamy w wirtualnej Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich naszych widzów. Afganistan, być może to jest w tej chwili najważniejszy temat numer jeden. Afganistan upadł, nawet Kabul, jak się okazuje, przejęty przez talibów. Prozachodniego prezydenta tego kraju nie ma już w Afganistanie. Jak w tej trudnej międzynarodowej sytuacji powinny zachować się polskie władze? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, jak wiele różnego rodzaju współpracowniczek i współpracowników mieliśmy przez ostatnich 20 lat w Kabulu, ale i w Afganistanie. I pomoc humanitarna, wizy humanitarne, szybkie wsparcie dla tych wszystkich ludzi jest niezbędne. Ja miałem okazję obserwować, co mówią przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie Afganistanu i jestem dość zawiedziony, dlatego że jeżeli współpracownicy, którzy współpracowali z polskim konsulatem czy ambasadą, mają udawać się po wizy humanitarne do Indii, do New Delhi, no to jest skazanie ich na pewno na więzienie, a być może na śmierć. To powinna być szybka reakcja i takiej bym oczekiwał od polskich władz. Szybka reakcja, na przykład wysłanie jakiegoś polskiego samolotu do Kabulu, tak jak to robią inne kraje, na przykład znacznie mniejsza, z całym szacunkiem, Słowacja, która wysyła swój samolot do Kabulu. Polska nie staje na wysokości zadania, jeśli chodzi o wsparcie humanitarne dla Afganistanu i ludzi, którzy byli związani z Polską na terenach Afganistanu. Powinniśmy wysłać samolot, który ewakuuje współpracowniczki, współpracowników, którzy przez lata z polską stroną mieli różnego rodzaju interesy gospodarcze, ale i które były wsparciem wojskowym, bo należy się spodziewać, że mieliśmy tam wywiad wojskowy, który miał swoich współpracowników. Jeżeli to wszystko zostanie ujawnione, to tym ludziom grozi śmierć. I jeżeli Polska nie będzie miała możliwości wsparcia ich, to oni na pewno zostaną za to, co czynili w przeszłości, na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej skrzywdzeni. Dlatego taki transport humanitarny, szybkie wysłanie samolotu byłoby szansą, żeby ci ludzie poczuli, że Polska o nich nie zapomniała. Na pewno w sferze deklaracji polska dyplomacja robi sporo. Na przykład Warszawa apeluje do talibów o ochronę ludności cywilnej i o umożliwienie tym, którzy chcą, opuszczenie Afganistanu. A myśli pan, że my na przykład jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjmować uchodźców w Polsce, skoro apelujemy o ochronę ludności cywilnej? W takiej gadce, szmatce to rząd polski zawsze był dobry. Problem polega na tym, że tu nie chodzi o to, żeby być dobrym w apelowaniu, tylko dobrym w pomaganiu. Jeżeli mówimy o katastrofie humanitarnej, która nie jest 10 km od Warszawy czy 100 km od Warszawy, ale tysiące kilometrów od Warszawy, to łatwo o tym zapomnieć. Jeżeli nie wyślemy tam szybko transportu, nie będziemy pomagali, nie będziemy też jako państwo zgodni w tym, że powinniśmy przyjąć część ludzi, którzy powinni dostać pomoc humanitarną i wizy humanitarne, to jeszcze raz podkreślam, my ich skazujemy na śmierć. Jacy są talibowie? Chyba nikomu nie trzeba przypominać. Przez ostatnie 20 kilka lat o talibach słyszeliśmy zbyt wiele, bo Al-Kaida, Państwo Islamskie, to przecież są te korzenie, które były podstawą światowego terroryzmu. Doprowadziły między innymi do strasznych zamachów w Nowym Jorku w 2001 roku. Mija 20. rocznica za chwilę i my powracamy do punktu wyjścia. W tym wszystkim Polska powinna się odnajdować jako państwo wspierające, bo jeżeli nie, to w przyszłości może za to płacić cenę. No dobrze, panie przewodniczący, ale jasna, prosta i krótka deklaracja jednego z liderów polskiej lewicy. Co zrobić z ewentualnymi uchodźcami z Afganistanu? Czy powinniśmy otworzyć dla nich granice? Czy powinniśmy się przygotować na obecność Afgańczyków, którzy uciekają, próbując ratować swoje życie ze swojej ojczyzny? Powinniśmy się na to przygotować. Polska powinna być gotowa, mając świadomość, że zamknięcie drzwi dla ludzi, którzy uciekają przed śmiercią, uciekają przed zagładą, uciekają przed atakami terrorystycznymi, no to jest zła droga. My powinniśmy mieć nie tylko otwarte granice, ale i serca. Te dwie rzeczy połączone w całość powinny już dzisiaj być podstawą do rządu, że przygotujemy jakieś ośrodki, w których ta pomoc humanitarna zostanie uwzględniona. Jeżeli okaże się, że wyślemy te transporty do Afganistanu, to w Polsce powinny być już przygotowane miejsca, ale i procedury, więc namawiam polski rząd, a przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby takie przygotowania już rozpoczęło. No to zamykając ten wątek, ilu Afgańczyków bylibyśmy w stanie przyjąć, jak pan sądzi?
Nie wiem, to wie pan, to jest pewnie jakieś zadanie dla specjalistów. Cóż ja mogę powiedzieć z perspektywy Warszawy oddalonej tysiące kilometrów od Kabulu. To, co widzę w telewizji, no to jest straszne, co tam się zaczyna dziać, ale pewnie z dnia na dzień będzie coraz gorzej. Myślę, że te szacunki to powinno Ministerstwo Spraw Zagranicznych posiadać. No, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma ostatnio sporo pracy, mam takie wrażenie. Na przykład musi zająć odpowiednie stanowisko w kontekście wymiany deklaracji, zdań i opinii, na przykład z Izraelem. Pewnie śledzi pan wymianę między na przykład premierem Mateuszem Morawieckim a izraelskim ministrem spraw zagranicznych. Zresztą możemy sobie zobaczyć, co pan premier napisał na Facebooku, komentując, no, mówiąc delikatnie, napięcie na linii Tel Awiw-Warszawa. Decyzja Izraelu, pisze pan premier, o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna, a słowa Jaira Lapida, izraelskiego ministra spraw zagranicznych i premiera alternata, budzą oburzenie każdego uczciwego człowieka. Czy Krzysztof Gawkowski w tym rozumieniu także jest uczciwym człowiekiem, jest oburzony na słowa izraelskiego szefa dyplomacji? Zacznę od tego, że zwracałem osobiście uwagę szefowi dyplomacji, że sprawa dotycząca różnego rodzaju form współpracy zagranicznej powinna opierać się na aktywności ze strony szefa MSZ-u, a jej zabrakło. Jeżeli przygotowujemy tak ważną ustawę, która ma zamykać procesy reprywatyzacyjne, które są niezgodne z prawem wiele razy i przez wiele lat, to my musimy zdawać sobie sprawę, że może się pojawić konflikt dyplomatyczny z Izraelem. Czyli zanim przegłosowanie KPA, na przykład bardzo konkretna, nie wiem, jakaś kampania, nie tylko dyplomatyczna, może nawet PR-owska, na przykład w izraelskich gazetach, żeby przygotować grunt pod taką ustawę, tak? Ale ja nawet nie wiem, czy to było potrzebne. Myślę, że po prostu trzeba było rozmawiać z nie tylko ambasadą Izraela, ale zorganizować jakąś wizytę dyplomatyczną w Tel Awiwie, w Jerozolimie, porozmawiać z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Przecież w tej ustawie zmieniającej kodeks postępowania administracyjnego są zapisy dotyczące wygaszania tych wszystkich możliwości występowania o jakieś reprywatyzowane nieruchomości po 30 latach. Kiedy opowie się o tej ustawie w szczegółach i o tym, jak ona zmienia polską rzeczywistość, to okazuje się, że my nikomu nic nie zabieramy. My nie dajemy po prostu szansy, żeby oszukiwać polskie państwo. I kiedy no tak dobrze, się na to spojrzy, to brakuje mi tego, że polska ambasada w Izraelu, brakuje mi tego, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zrobić. Po prostu przeprowadzić rozmowy bilateralne. Ja o takich rozmowach nie słyszałem. No właśnie, no, ale mamy fantastycznego, no bo tak jest oceniany Marek Magierowski przez różne strony sceny politycznej w Polsce, ambasadora, który reprezentuje nasze interesy w Izraelu. Jest to na pewno aktywny ambasador. Nie wiem, do tej pory milczał pańskim zdaniem, nie wykonywał swojej pracy należycie, nie miał odpowiednich wskazówek. Jak słyszę słowa, o których pan mówił kilka chwil temu ze strony przedstawicieli najwyższych urzędników państwowych Izraela, jak słyszę, co pisze i powtarza w programach publicystycznych minister spraw zagranicznych Izraela, to mam wrażenie, że ta praca była niedostateczna, że brak jej wiedzy o tym, jak wygląda nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego w Polsce, dlaczego proces reprywatyzacyjny budzi takie wielkie emocje w Polsce, czemu okazało się, że tysiące osób straciło swoje mieszkania, czy domy, czy różne nieruchomości, dlatego że ich oszukiwano i w Polsce grupy przestępcze wprowadziły się do procesów odzyskiwania nielegalnych nieruchomości. To wszystko się wydarzyło. A może to jest tak, panie przewodniczący, że właściwie nieważne, co by powiedział Marek Magierowski, nieważne, co by powiedziały władze w Warszawie, to i tak inaczej byłoby to przedstawiane przez szefa izraelskiej dyplomacji, bo tak naprawdę są to słowa skierowane do wewnątrz tego kraju. Tam też wiemy, toczy się ostra wewnętrzna walka i być może dyplomacja jest wykorzystywana no, po prostu do rozgrywek wewnątrzkrajowych i polska praca nie wiadomo jak wielka i tak byłaby bez znaczenia. No byłaby ze znaczeniem, dlatego że w Polsce pani wcześniej ambasador, przedstawiciele ambasady Izraela w Polsce też wielokrotnie mówili, że nie byli w tej sprawie konsultowani. Ja uważam, że gdyby były takie konsultacje, rozmowy, to ta sprawa byłaby zmiękczona albo przynajmniej mielibyśmy wymianę korespondencji, a nie coraz ostrzejsze słowa. Bo te słowa się będą zaostrzały, bo jeżeli jedna strona atakuje drugą, no to druga odpowiada i tutaj nie widzę nic nadzwyczajnego. Ta ustawa zdaje się jest tematem zamkniętym. Pytanie, co będzie z ustawą Lex Anty-TVN, czy kiedy pan się wsłuchuje we wczorajsze słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy czyta pan na przykład wpisy na Twitterze,
głowy państwa, to ma pan wątpliwości, co zrobi Andrzej Duda? Czy zasugerował na przykład wczoraj, o bardzo proszę, to jest wpis na stronie, na Twitterze kancelarii prezydenta, ale wszyscy słyszeliśmy także słowa, wczorajsze słowa wypowiedziane publicznie przez pana prezydenta. Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych. Tymi słowy, panie przewodniczący, pan prezydent zapowiada weto? Ja już znam te wszystkie kręcenia prezydenta czy przedstawicieli obozu władzy, którzy dopóki mogą, to mówią, my tutaj robimy wszystko zgodnie z konstytucją. Ale ja mam takie proste pytanie. Skąd my wiemy, jak prezydent interpretuje konstytucję? Prezydent już wielokrotnie interpretował konstytucję inaczej, niż robi to wielu konstytucjonalistów. No ale wie pan, mógł tego nie mówić. No nie. Powiedział to w określonym momencie. Nikt go o to nie pytał. Sam z siebie coś takiego powiedział. Może zasugerował pewne rozwiązania. Ja rozumiem, że pan redaktor w tej audycji musi być adwokatem diabła, ale ja opowiem o mojej odczuciu. Prezydent, gdyby chciał powiedzieć, zawetuje tą ustawę, to powiedziałby, zawetuje ustawę, która godzi w interesy niezależnych mediów w Polsce i to jest ustawa, którą obecnie przepchnięto przez Sejm, a pójdzie do Senatu. Uważajcie, ja tego nie zrobię. I albo się mówi wprost o tym, że się nie chce niszczyć niezależności mediów, albo robi się tak jak z sądami czy z prokuraturą. Prezydent zapowiadał, że będzie stał na Straży Konstytucji, niezależność sądów zadba. Okazało się, że podpisał ustawę o Izbie Dyscyplinarnej, która to Izba Dyscyplinarna została określona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako nielegalna. No i co? I prezydent tak stał na straży przepisów, że okazało się, że podpisywał niezgodne z prawem różnego rodzaju ustawy. Nie wierzę w to. PiS powinien odsunąć tą ustawę raz na zawsze. W Senacie powinna zostać odrzucona, a później w Sejmie powinna być nieprocedowana. Inna droga to jest otwieranie drzwi dla prezydenta, który może puścić oko i powiedzieć, no tak, ja miałem na myśli to, że po prostu trzeba ją podpisać, a później odpowiednio interpretować. No dobrze, w tej sprawie prezydent Andrzej Duda był dość jednoznaczny, powiedział, nie wiem właściwie z kim rozmawiam, nie spotkam się z panem, panie premierze Jarosław Gowin, w cztery oczy, kiedy będę wiedział, jaka jest pańska konkretna rola, no to wtedy możemy porozmawiać, jeśli będę wiedział. Mam nadzieję, że nie będzie pan członkiem totalnej opozycji. Zresztą pan premier Jarosław Gowin potem, ponieważ nie miał wcześniej okazji na Twitterze, odpowiedział panu prezydentowi też. Zresztą możemy, proszę państwa, zobaczyć te słowa byłego wicepremiera Jarosława Gowina, który pisze krótko. Jeśli ktoś nie wie, po stronie którego obozu jestem, to odpowiadam jasno. Mój sprzeciw wobec drastycznego podnoszenia podatków i fatalnego w skutkach Lex TVN wynika z tego, że zawsze stałem i będę stać po stronie obozu, któremu na imię Polska. I zastanawiam się, jaką rolę rozpisałby dzisiaj Gowinowi znany powieściopisarz Krzysztof Gawkowski? Człowieka, który ma szansę rzeczywiście stać po stronie Polski. Ale wrócę do prezydenta. Bardzo proszę. Bo chciałbym jedno słowo na ten temat powiedzieć. Andrzej Duda został po raz kolejny przyłapany na tym, że jest funkcjonariuszem politycznym w butach prezydenta, a nie niezależnym, bez legitymacji partyjnej, prezydentem Rzeczypospolitej. Jeżeli Andrzej Duda wchodzi w buty partyjne i w wypowiedzi jako prezydent, wręczając dymisję, mówi, że ja będę rozmawiał tylko z politykami, którzy się jasno określają, to znaczy to wszyscy, którzy są poniżej kategorii Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, to są źli, z innymi się nie rozmawia, innych się nie szanuje, to właśnie tak interpretuje te słowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który funkcjonariuszem politycznym nie przestał być nigdy. 6 lat. I a propos tej ustawy Lex TVN, o której pan mówił, dokładnie tak traktuje prezydenta. Cały czas blisko Kaczyńskiego, cały czas na skinienie palca Kaczyńskiego, który mówi, siadasz, podpisujesz. Co do pana Gowina. Jestem przekonany, że pan Gowin wielokrotnie łamał prawo, głosując razem z PiS-em i przez 6 lat żyrował rządy Jarosława Kaczyńskiego. To nie ulega wątpliwości. Dzisiaj jest na opozycji, a opozycja powinna odwołać panią marszałek Witek za skandaliczne zachowanie podczas reasumpcji głosowania w sprawie nielegalnego łamania regulaminu Sejmu. Dlatego jeżeli pan Gowin, jego środowisko, ale też przedstawiciele posłów Kukiza czy Konfederacji z samą opozycją zagłosują za tym projektem, uznam, że to jest dobry prognostyk, że można w Polsce odsunąć PiS od władzy i Gowin będzie miał rzeczywiście szansę pokazać, że w tym obozie Zjednoczonej Prawicy przestał być na zawsze. Na razie jeden ze stronników pana premiera Jarosława Gowina, pan słyszał to, bo był pan w tym studiu TVN24 wczoraj, Michał Wypij powiedział, Zjednoczona Prawica skończyła się w momencie, w którym zaczęła przypominać Zjednoczoną Lewicę. No i tak uczciwie to nie wiem, co to znaczy, bo jak patrzę sobie na
to jak się zachowuje cała Zjednoczona Prawica do niedawna z Porozumieniem, no to jest to formuła, która chce Polakom zabierać dużą część uprawnień, demokracji, myślenia wolnego, takiej energii społecznej. Ja przypominam, popsute relacje z Unią Europejską, popsute relacje na scenie międzynarodowej ze Stanami i Izraelem, doprowadzenie do wykolejenia podstaw wymiaru sprawiedliwości, przyjęty i upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, upolityczniona telewizja publiczna, zepsute relacje z partnerami w Unii Europejskiej gospodarczymi, doprowadzenie do niszczenia polskiej armii. No to przecież wszystko zrobiła Zjednoczona Prawica z Porozumieniem, a Lewica zawsze walczyła o wolność słowa, o otwartość myślenia, o szansę na to, żebyśmy mogli powiedzieć uczciwie, jesteśmy Europejczykami, że tu jest nasze miejsce w Unii Europejskiej, tu jest energia, tu jest wolność państwa od takiego myślenia, że blisko Kościoła powinniśmy stać. Tu są w końcu prawa człowiecze dotyczące chociażby osób, które chcą mieć szansę na to, żeby podejmować decyzje o związkach partnerskich, na małżeństwa osób tej samej płci, czy sprawy dotyczące aborcji. Krzysztof Gawkowski jest z całą pewnością uczciwym politykiem i na pewno przyzna, bo doskonale także pamięta, że to nie zawsze, czy nie tylko Porozumienie wspierało Prawo i Sprawiedliwość w różnych głosowaniach, ale Lewica także. W sprawach dotyczących Funduszu Odbudowy. Owszem. Oczywiście, że tak. To są pieniądze, które mają przyjść do Polski. Kilkaset miliardów złotych. Jeżeli odrzucilibyśmy te pieniądze, bylibyśmy nierozsądni. Przypominam, że Donald Tusk 3 tygodnie temu, zaraz po powrocie do polityki, kiedy został szefem Platformy Obywatelskiej, mówił wprost. Pieniądze z Unii Europejskiej trzeba było przyjąć. No to ja uważam, że zrobiliśmy dobrze. Jakie szanse na odwołanie pani marszałek Elżbiety Witek? Jak pan to widzi? Jak szacuje takie szanse, że uda się dogadać, opozycja się autentycznie zjednoczy w tej jednej konkretnej sprawie, będzie dążyła do tego jednego konkretnego celu i uda się go osiągnąć? Trzeba tutaj roztropności i mądrości. Żeby odwołać panią marszałek Witek, potrzeba jest policzenia każdego głosu. Tu nie może być miejsca na to, że będziemy wyrywali się z kandydatem bądź kandydatką na marszałka szybko i nie skonsultujemy tego. Tu od Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, przez Hołownię, Konfederację, pana Gowina i pana Kukiza musi być jasność deklaracji. Wszyscy powinniśmy zagłosować za jej odwołaniem, bo zmiana w fotelu marszałka Sejmu to szansa na to, że nareszcie praca Sejmu zostanie ustabilizowana, że zostaną wprowadzone ustawy, na które miliony Polek i Polaków czeka, jak wyższa płaca minimalna, o którą walczy Lewica. I ja jestem przekonany, że w takiej kuluarowej rozmowie, trochę w zaciszu gabinetów, trzeba uzgodnić marszałka, później go ogłosić i przypilnować posłów, żeby na sali sejmowej nie zmienili zdania. Panie przewodniczący, wyobraża sobie no właśnie taką rozmowę w zaciszu gabinetu, kiedy ustalacie wspólnie z Konfederacją, ale także wspólnie z Pawłem Kukizem takie nazwisko i na przykład podaje pan dłoń Pawłowi Kukizowi i mówi dziękuję, udało się porozmawiać, udało się wspólnie ustalić, tak? Wyobraża sobie pan takie porozumienie? W polityce wyobrażam sobie każdą ewentualność, szczególnie taką, która odepchnie PiS od władzy i odsunie złego marszałka od sprawowania swojego urzędu. Pawłowi Kukizowi z chęcią podam rękę. Pytanie, czy większość społeczeństwa będzie chciała Pawłowi podać rękę po tym, jak się zachowywał na ostatnim posiedzeniu. Tutaj mam większe wątpliwości. Polityk ma być skuteczny. Jeżeli polityk jest skuteczny i doprowadzi do zmiany złego systemu zarządzania państwem, to wtedy możemy powiedzieć, jesteś w dobrym miejscu i robisz dobrą robotę. Taką robotą powinno być odsunięcie pani marszałek Witek. I jestem przekonany, że i pan Budka, i pan Kosiniak, ale i pan Kulesza z Konfederacji, i Paweł Kukiz, i pan Hołownia, wszyscy powinniśmy razem mieć jasny cel. Odwołanie pani marszałek, bo to jest szansa na ustabilizowanie pracy Sejmu i dobre ustawy w Sejmie. A doskonałym następcą albo doskonałą następczynią Elżbiety Witek byłaby kto? Jakie nazwisko by pan zaproponował? Wie pan co, od blisko tygodnia żadne nazwiska nie wypływają, rozmowy nie wychodzą na zewnątrz. Myślę, że to pokazuje, że opozycja stała się stabilna. Ja również nic nie zdradzę, bo uważam, że dopóki jesteśmy w zgodzie, że nikt nie wypuszcza żadnych informacji, jasne, do takiego momentu jest szansa, że naprawdę to zrobimy. Bo rozumiem, że takie rozmowy trwają i takie nazwiska między sobą wymieniacie. Wymieniamy. I to są też rozmowy na przykład z Konfederacją, czy to są na razie rozmowy Koalicji Obywatelskiej, Szymona Hołowni, Lewicy, w jakim gronie w tej chwili? Z Konfederacją też przedstawiciele różnych formacji rozmawiają. Świetnie. Nie ja rozmawiałem z Konfederacją, ale rozmawiają. A kiedy poznamy efekty tych rozmów? Kiedy to nazwisko zostanie przedstawione? Jak pan sądzi? Myślę, że w sierpniu. Że jeszcze w sierpniu? Może za tydzień. Tak, na pewno. Myślę, że na pewno w sierpniu. Na pewno w sierpniu? Nie wiem, czy za tydzień, może za dwa, ale jestem przekonany, że w sierpniu, dlatego żeby złożyć wniosek i być w terminach, trzeba po prostu
wiedzieć, że to też jest odpowiedni czas potrzebny na to, żeby się przygotować do tego, co się wydarzy 15-16 września. I wierzy pan głęboko, że za tą kandydaturą staną zarówno posłowie Konfederacji, jak i stronnicy Pawła Kukiza? Nie wiem, bo to jest trudne zadanie. To nie jest proste równanie 2 plus 2, ale ma to równanie wiele zmiennych, w których oczywiście każdy może gdzieś złamać sobie kręgosłup, odejść od stołu, powiedzieć, że on na to się nie umawiał, ale jak się nie spróbuje, to człowiek się nie dowie. Nie wiem, czy widział pan najnowszy sondaż przeprowadzony przez Kantar dla Platformy Obywatelskiej. Jest to sondaż cytowany przez portal Onet.pl. Obydwa ugrupowanie, zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, zrównały się w tym sondażu. Mogą liczyć na 26% poparcia. To jest stała tendencja, że PiS-owi spada 3 punkty procentowe w ciągu miesiąca, a koalicji rośnie, akurat tutaj 2 punkty? Myślę, że w ogóle opozycji poparcie będzie wzrastało. Ja cieszę się, że w tym sondażu Lewica zyskuje 3%. Mamy swoje stabilne 10% w sondażach. To pokazuje, że bez Lewicy nie uda się tworzyć przyszłego rządu, który miałby odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości, a to oznacza, że wielu społecznych spraw nie będzie trzeba o nich mówić i nie będzie nikt nikomu odbierał. To jest dobra rzecz. A rosnące poparcie dla Platformy pokazuje, że Platforma i była i jest największą siłą opozycyjną. Platforma, PSL, Lewica, Hołownia to są ugrupowania, które z sobą swobodnie mogą rozmawiać o przyszłości Polski pod warunkiem, że będzie się układał ich program tak jak współpraca, czyli zgodnie. Jak pana słucham, to mam wrażenie, że chce pan powiedzieć, że PiS ma się czego obawiać. Bo ma się czego obawiać. To znaczy w polskim parlamencie widzimy wyraźnie, że PiS oszalał. Jeżeli popatrzymy na wydarzenia z poprzedniego tygodnia, to Prawo i Sprawiedliwość nie szanuje ani standardów parlamentaryzmu, ani normalności w Sejmie, ani regulaminu Sejmu. Wykoleja to wszystko na oczach milionów ludzi. Takie chamstwo i buta tam zapanowały. A chamstwo i buta zawsze kroczy przed upadkiem, więc dzisiaj są butni, a w przyszłości przegrają z opozycją, która w różnych blokach może startować, ale na koniec odsunie PiS od władzy. To jest program Tweet. Zerkamy, proszę państwa, do tego, co dzieje się w internecie, o czym państwo piszą, o czym piszą także sami politycy albo ważni urzędnicy. No chyba tak można powiedzieć o rzeczniku praw dziecka, że to jest istotny urzędnik. Nie wiem, czy pan widział, panie przewodniczący, taką fotografię, rzecznik praw dziecka. O właśnie. To jest na Twitterze właśnie, chyba wrzucił sobie takie zdjęcie z Wojciechem Cejrowskim, pisząc o trosce o wychowanie młodych pokoleń na prawych ludzi. No i tutaj Wojciech Cejrowski, nie wiem, czy pan widzi ten kartonik, co tam jest napisane. Proponuje Wojciech Cejrowski na tej fotografii odmawianie różańca. Zastanawiam się, czy to jest najlepszy sposób na kształtowanie młodzieży. Ja mam w ogóle problem z tym, żebyśmy łączyli pana rzecznika praw dziecka z jakąkolwiek normalnością. Ja widziałem, jakie eventy polityczne urządzał pan rzecznik podczas swojego sprawozdania w Sejmie. Zakładał jakieś koszulki, obrażał posłów i posłanki w swoim wystąpieniu. To nie jest postać godna uwagi. Mogę powiedzieć, że rzecznik praw dziecka to jest mały hipokryta, który patrzy na to, jak budować swoją karierę, a nie troszczy się o dzieci. Mhm. Wcześniej pan zasugerował, że, czy ja dobrze zrozumiałem, rzecznik praw dziecka oszalał? To jest postać, która w moim mniemaniu jest bez wątpienia, bez wyczucia ani społecznego, ani politycznego. To jest postać, która swoimi wpisami często obraża inne osoby albo wskazuje, że zamiast zajmować się wsparciem dla dzieci, po prostu zajmuje się promocją swojej osoby. A teraz na koniec, to być może jest w ogóle najważniejszy temat, na pewno z perspektywy kolejnych pokoleń naszych dzieci i wnuków, panie przewodniczący. Jest pan członkiem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Środowiska, Energii i Klimatu, prawda? Tak. Na pewno czytał pan już najnowszy raport IPCC, Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu przy ONZ? Czytałem wiele raportów, więc musi pan powiedzieć, o co dokładnie pan pyta. No to jest... O to, że będziemy... Przepraszam, to nie chcę się wtrącać. To jest Biblia klimatologów, chyba szósty już taki raport. 14 tysięcy raportów, wiele tysięcy naukowców bada klimat z całego świata i przedstawiają co kilka lat taki raport. Najważniejszy raport był raport przygotowany przez ekspertów przy ONZ-cie. Ja wczoraj, tamtym tygodniu czytałem raport, z którego jasno wynika, że jeżeli będziemy mieli taki wzrost temperatury na świecie, który idzie w parze z dużą emisją CO2, to w roku 2070, a już na pewno w 2100, na Ziemi temperatura podniesie się o 4 stopnie, a to spowoduje, że wrócimy do okresu, który zdarzył się ostatnio na świecie, milion lat temu, czyli będziemy w okresie doprowadzić może w konsekwencji do globalnego
do globalnej zimy, czyli że wszyscy będziemy jako cywilizacja zagrożeni. A co zrobi Krzysztof Gawkowski, jeśli już, albo kiedy już będzie zasiadał w rządzie, by przygotować Polskę na katastrofalne skutki globalnego ocieplenia klimatu? Nie tylko Krzysztof Gawkowski, ale cała lewica. U nas jednym z filarów programowych jest wsparcie energetyki odnawialnej, jest myślenie o tym, że jeżeli nie będziemy odchodzili od węgla szybciej, jeżeli nie będziemy wspierali energetyki wiatrowej, jeżeli nie będziemy stawiali na te odnawialne źródła energii, no to niestety nie będziemy też elementem takiego europejskiego, a myślę, że i światowego, trzeba powiedzieć, wsparcia dla klimatu. Tu też chciałbym jasno zaznaczyć, nie wystarczy tylko Polska. Żeby mówić o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, musi być działanie wszystkich państw na świecie, tych, którzy są największymi też trucicielami, czyli zaczynając od Stanów Zjednoczonych czy Chin. Jeżeli te państwa nie będą włączone w taką globalną sieć wsparcia klimatycznego, to my nic nie poradzimy w Polsce. Możemy mieć w Polsce i w Europie najlepsze standardy, ale gdzie indziej wytwarza się więcej CO2. Mamy jeszcze sekundę, więc pozwolę sobie już naprawdę na ostatnią rzecz. Arcybiskup Marek Jędraszewski. W formie, nie najgorszej chyba, wciąż, nie wiem czy pan widział, metropolita krakowski zachęcał na Podhalu, by, no właśnie, by nie rezygnować z uchwały anty-LGBT i powiedział, podkreślając to chyba dwukrotnie, to jest ideologia, która pragnie deprawować polskie dzieci w przedszkolach i szkołach. Jak słucham takich hierarchów Kościoła, jak pan Jędraszewski, to mam wrażenie, że oni odpychają ludzi od Kościoła. To jest beznamiętne myślenie o drugim człowieku. Potępiane przez papieża Franciszka. Gdyby Jezus Chrystus oceniałby biskupa Jędraszewskiego, to powiedziałby: zejdź człowieku ze sceny, bo psujesz misję, dla której ja się narodziłem i Kościół utworzyłem. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, był gościem Wirtualnej Polski. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia, do zobaczenia. Dziękuję i państwu też wszystkiego dobrego. To był program Tweet w Wirtualnej Polsce. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się i zapraszam. Widzimy się jeszcze dzisiaj o 11:50. Do zobaczenia.